Zapraszamy do oglądania. Witam Cię bardzo serdecznie. Przed chwilą piwna mina, dzisiaj teraz Czechowska piątka. Widzę, że Cię pogonało dzisiaj. Pogoniło jakbyś normalnie mleko z ogórkami. Na śniadanie piwna mina, później szybka przemieszka, tutaj na Czechów. No. Ale też robiłeś, widzę, maraton lubelski w tym roku? Maraton. Dałeś radę? Jaki miałeś dzisiaj czas? Dzisiaj? Tu. 21:40. No to bardzo ładnie, tak, bardzo ładnie. Tak, widzę, że ci się tam powiodło. Troszkę wolniej przed jutrem, bo jutro biegnę hełm, ale jak zwykle pognałem do przodu. Aha, no. Ja tam ci życzę powodzenia jutro w hełmie i powodzenia też, jak to się mówi, gratuluję ci dzisiaj, dzisiejszego biegu tu i wcześniej też. No, no dzięki, na razie, cześć, pa. Powiedz mi, który raz byłaś na zawodach w Strychowskiej piątce? Pierwszy raz? Ktoś cię namówił, czy sama tak postanowiłaś się? Mhm, rozumiem, a od jak dawno już biegasz? Od 6-7 lat. To dosyć sporo. To pewnie masz już wielką, pokaźną kolekcję medali, prawda? Nie. Nie? W biegach nie biorę często udziału. Biegam dla siebie. A, biegasz tak po prostu... No właśnie, a co sprawił taki ten impuls, że tak postanowiłaś, że tu i teraz? Posiadania medali i ta atmosfera, która jest w biegach. Tak, bo naprawdę atmosfera jest bardzo fajna i w ogóle, no. No to ci życzę, jak to się mówi, sukcesów w dalszym bieganiu, no i cześć, hej. Cześć Piotr. Cześć. Jak ci się biegało dzisiaj? Świetnie. Tak? Dałeś radę? Dałem radę. Dobiec do końca? Dałem radę, zadowolony jestem, piękna pogoda. Cieszy mnie to, nie było ci zbyt gorąco, nie spociłeś się? No trochę się spociłem, ale używam taki antyperspirant, nowy dostałem, powiem ci, na biegu w Kazimierzu. On działa 24 godziny, a dodatkowo jest tak, że im więcej się ruszasz, tym on bardziej intensywnie działa. A, super, no. Taka nowość. A powiedz mi, co teraz dalej w twoim życiowym biegu? Gdzie będzie teraz bieg? Wiesz co, no teraz sezon się zaczął biegowy, więc tak, jutro półmaraton w Chełmie. Tak, potem? Potem biegniemy, 3/4 duatlon mamy w Urszulinie. Mhm. Potem 10 czerwca Janów Podlaski, 18 Chęć na 5, 23 mam triatlon w Mielcu. O, to sporo. I 25 bieg w Konstancinie, 10 km. No to życzę ci sukcesy we wszystkich tych biegach, cześć! Dzięki! No cześć! No cześć! Co jadłaś? Cebularza, mam makiem z tym wami. Nie! Napij się, jeżeli nie będziesz miała za chwilę. Super. Przebiegłaś Czechowską piątkę, widzę. Jak ci się podobała trasa? Taka sama jak w tamtym roku, no nie? Ale taka fajna, trochę po żużlu, pod górkę, z łuki. Czyli mówisz, że drugi raz Czechowską piątkę, a który raz taki bieg zorganizowany biegłaś? Nie wiem. Naprawdę? Masz 100 medali? Ej, no kurczę, no. Szacuneczek. No. A co dalej? Jutro mam maraton w Chełmie. Ojejku. I tam, a nie boisz się, że się to zmęczysz? A ja chcę się zmęczyć. Tak, i będzie spocona. A, to fajnie, ale później skończysz podkreślić, będzie okej. Okay. No to fajnie, no to słuchaj, fajnie, bardzo miło i sympatycznie. Zatem życzę ci jutro sukcesów. Okay. I pamiętaj, że na mecie również jest jutro piwko. Piwko na mecie jutro. Bo to tam jadę. No tak, cieszę. No to trzymaj się, cześć, pa. Fajnie. Cześć Kuba, widzę, że po raz kolejny jako organizator organizujesz Czechowską piątkę, prawda? Tak. Powiedz mi, jak ci się ogólnie ten bieg dzisiejszy podoba? Dobrze. Tak, dobrze mówisz? Zadowolony jesteś, tak? Tak. Fajnie, a kiedy w nim wystąpisz jako uczestnik? Proszę, za rok może dwa, nie wiadomo. No, wartałoby. Na razie się spełnia jako super organizator, wielkie tak, jest bardzo fajnie, cieszymy się z tego powodu. Macie się też cieszyć, ja również. No, a powiedz czy bardziej byś chciał pobiegać sobie jeszcze raz, żeby był taki bieg latem, czy jednak zimą, kiedyś może? Może zimą, zobaczymy kiedyś. Zobaczymy będzie, tak? No to fajnie. No to życzę sukcesów w kolejnych organizowaniu biegach i mam nadzieję, że też będziesz jako uczestnik. Cześć. Cześć Maciej. Cześć. Jak tam żyjesz? Bardzo dziękuję. Tak? Bardzo dobrze. Jak ci się biegło w dniu dzisiejszym? Bardzo fajnie. Ciężka pogoda. Bardzo sympatycznie. Zobacz ile młodzieży, ile dzieci, ile ludzi. Widzę właśnie. Świetnie. Super, super sprawa. Pogoda dopisała. Ogromne brawa dla organizatorów. Super. Rozumiem. Super. A który raz wziąłeś udział w Czechowskiej piątce? Wiesz co? Trudno zliczyć. Chyba drugi. Tak, dokładnie. To były dwie. A co dalej? Jaki bieg następny? Wiesz co? Teraz biegnę do domu. Później do pracy.
I będzie jak będzie. No i wiesz, i... No to powodzenia, i, trzymaj się, cześć. I co, później poczekaj, jeszcze tak, się jeszcze? Nie żegnaj, ja się dopiero rozkręcam. Aha. Przecież wiesz, że ja jestem taki, wiesz. No chyba, że tak, no. Najpierw powoli, 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 a później... Wiesz, no. To na działkę trzeba jutro pojechać. Cześć, cześć. Tak jest, na działkę. No to fajnie, no to trzymaj się, cześć. Dobra, to my już jedziemy w takim razie. No, no cześć. Jak ci się biegało w dniu dzisiejszym? Bardzo dobrze, fajna trasa. Tak. Polecam bardzo, jak najbardziej. No to super. A powiedz mi, który raz biegłaś no, podczas Czechowskiej Piątki? Tutaj akurat jest mój pierwszy raz, to była druga edycja z Czechowskiej. Tak. Ale ja byłam pierwszy raz, ale pozytywnie, także w przyszłym roku też na pewno będę. No rozumiem. A biegasz od dawna? Z przerwą, to tak około roku, ale przed zimą miałam przerwę, teraz dopiero zaczynam. Pokażesz medal, jaki dostałaś? Medal, mam, proszę bardzo. Super, super. Bardzo fajny medalik tutaj, no. Cieszy mnie to niezmiernie. No to czego tobie życzyć? Chyba dalszych sukcesów na niej w bieganiu. Dziękuję. Żeby ci się udawało. Przyda się determinacja. Na pewno. No to trzymaj się i jak to się mówi, do następnego razu. Hej. Dziękuję bardzo. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Na razie, hej, kapa.